Dzień dobry, tu Jacek Bartosiak z Strategy and Future i e, e, dzisiaj chciałbym przedstawić zgodnie z tym, jak robię to mniej więcej co cztery tygodnie, co się uderzyło w ostatnich czterech tygodniach, w ostatnim miesiącu w naszym Strategy and Future. Zacznę od tego, że nie, niezmiennie kontynuujemy temat kosmosu. Mieliśmy rozmowę z Albertem Świdzińskim o Space Pro czyli o możliwym uderzeniu prewencyjnym na systemy rozpoznawcze amerykańskie w kosmosie, czego się boją Amerykanie. My, my, kontynuujemy oczywiście wątki COVID-u i, i łamania globalnego łańcucha dostaw, rywalizacji amerykańsko-chińskiej w tym zakresie. W związku z tym jest moja, w Strategy Future ukazała się moja recenzja książki Kishore Hubaniego Has China One, czy Chiny już wygrały. Opisujemy różne amerykańskie koncepcje wojskowe, multi-domain battle. Wkrótce zresztą ruszamy z z, bitwą, z koncepcją wojny powietrzno-morskiej na zachodnim Pacyfiku. Całych cykl tekstów, materiałów, jak wyglądałaby wojna na zachodnim Pacyfiku, gdyby doszło do niej pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Marek Budzisz kontynuuje cykl pod tytułem Widziany z zachodniego limitrofu Sprawy wojskowe na wschodzie. W tym, w ramach tego cyklu, recenzujemy główne teksty z rosyjskiej myśli wojskowej, czyli głównego periodyku rosyjskiego ministra, Ministerstwa Obrony Narodowej. Gdzie pojawiają się artykuły, które myślimy, tworzą kulturę strategiczną, kulturę stra strategicznego myślenia wojskowego Federacji Rosyjskiej. Robimy to też po to, że pragniemy z Markiem Budziszem Strategy Strategic Future rozpocząć debatę o polskiej kulturze strategicznej, o polskim myśleniu wojskowym, o polskiej teorii wojny, o polskim punkcie ciężkości wojny, to znaczy, do jakiej wojny Polska ma się przygotowywać. Jakie ma stworzyć instrumentarium, jakie, jakim narzędziem mają być Polskie Siły Zbrojne do osiągania konkretnie jakiego celu wojskowego, który z kolei ma być, jakim, e, ma przynosić jakie konkretne implikacje polityczne, które muszą być określone z góry, czyli jaka jest wojny, co jest jej celem, dlatego jakie mamy pozyskiwać środki bojowe i koncepcje operacyjne, czyli jak ten młotek w postaci narzędzia ma być skuteczny. Jest, stąd też moje rozmowy z. Zarówno z Jakubem Grygielem, jak i Louisem Simonem, jak i Wielki Przebój, czyli rozmowa z generałem Benem Hodgesem, byłem dowódcą wojsk lądowych USA w Europie na temat postawy strategicznej amerykańskiej wobec Europy i Pacyfiku, na temat ewentualnego wycofania sił zbrojnych USA z Niemiec. Kontynuujemy temat chińskiego wyzwania, część druga Goldmana o, o chińskim wyzwaniu, o chińskim smoku, o chińskim wzroście i wzrostu, wzroście potęgi. Jest moja rozmowa o australijskich relacjach z, 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 z która się, z, Australii, która się znalazła między Chinami a USA. To z Hugh Kontynuujemy cykl z Markiem Budziszem, już właściwie cztery jego części o sytuacji wojskowo-strategicznej Polski na wschodzie. Pojawiła się również recenzja Wielkiej Iluzji, w książki, która była hitem przed pierwszą wojną światową i która mówiła o tym, że wojna jest niemożliwa, bo się nikomu nie, już nie będzie opłacać. XX wiek pokazów jest dokładnie inaczej. Kontynuujemy oczywiście kierunek kosmiczny, część trzecia surowce kosmiczne, o surowcach. Nasz współpracownik napisał bardzo ciekawy tekst o tym. Jest też nagranie, podcast na ten temat, polecamy. Także jeszcze z lada moment się ukaże kolejny o kosmicznych śmieciach, tym razem jednego z naszych subskrybentów. Także mamy i Kamil Muzyka, i nasi subskrybenci. Trochę się dzieje. Oczywiście kontynuujemy kroniki COVID, mamy Weekly Briefy i mamy i Intermarium Weekly, czyli przegląd wydarzeń w naszym Intermarium na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, i wydarzeń światowych, jak i, też, jak i też mamy przegląd sytuacji związanych z pandemią światową. Nagraliśmy również podcast z amerykańskimi ekspertami w spraw wojskowości, w języku angielskim, na temat dokładnie, jak mogłaby wyglądać wojna na wschodzie, jak wyglądał układ sił na wschodzie. To miało być taką podkładką pod nasze rozmowy z Markiem Budziszem już po polsku, z mapami. Te mapy z Markiem Budziczem są, są z mapami, więc jak gdy rozmawiamy i nas widać, to widać też mapy, ruchy wojsk, rozmieszczenia i tak dalej, i tak dalej. Jest również moje nagranie z Sławomirem Majmanem, również o napięciu USA, Chiny, Europie, trochę o Rosji. Jest również, tak jak powiedziałem, jako że rozpoczynamy dyskusję o... O zagrożeniu wojną na Pacyfiku kinetyczną. Rozpoczynamy ją dyskusją o Platytu Tukidesa, dylemacie bezpieczeństwa, wojnie peloponeskiej, czyli tym mechanizmie, który, jak świat światem, powoduje wojny systemowe, o dominacji w świecie. Nagrywaliśmy również podcast z eksploracji kosmosu. Będziemy nagrywać jeszcze więcej. Mamy również w planach coraz publikacji coraz więcej po rosyjsku, to się już dzieje, tak. Na przykład będzie o płapce Tukidesa, jest o, o wojnie wielodomenowej. Mamy w języku angielskim recenzję na przykład o rewolucji Anny Arendt. Mamy również o wojnie dronowej nad Idlib i w Libii. Ridwan napisał bardzo ciekawe teksty. Mamy też tekst programowy w języku angielskim o Polsce. O forcie Trump, Albert Ćwilicki napisał o naszej perspektywie widzenia, o co chodzi z fortem Trump. Jakie są tego perspektywy w języku angielskim? Nie ma tego w języku polskim. Także niezmiernie zapraszamy, zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy naszą grupę na Facebooku, zapraszamy również do naszej, na naszą wyprawę, którą lada moment rozpoczniemy do państw bałtyckich z linii komunikacyjnej Warszawa Talin. Będziemy z tego publikować fragmenty raportów, tego co się dzieje. Będziemy z Państwem. Także zaglądajcie na naszą stronę, bądźcie z nami na grupie na Facebooku. Niezmiennie zapraszam. Jacek Bartosiak, stracił dzisiaj wieczorem. Pozdrawiam.